prosto na nią wyjdziemy. Wskakuj za kierownicę. Dzień dobry, pani prezes. Chcieliśmy zapytać, jak się czują pani podopieczni? Jak to się pani nie zajmuje, jak pani jest prezesem? Wszędzie widnieją pani podpisy. Chciałbym pani coś pokazać. Jestem zszokowana. To jest czyste oszustwo. Te dzieci bierze pani z Shutterstocka, kupuje pani zdjęcia w internecie i urządza pani zbiórki. To jest zdjęcie z Shutterstocka? Ale ja jestem osobą prywatną, proszę ode mnie odejść. Dlaczego pani oszukuje ludzi? Ja nikogo nie oszukuję. To, co robią, to jest zwykłe świństwo po prostu. Nie można tego inaczej nazwać, tylko po prostu draństwo w pewien sposób. Telewizja TVN24. Powiem, nie rozmawiam, przeproście papieża. Nie poznalibyśmy tej historii, gdyby nie zdjęcia puszek, które otrzymaliśmy od naszych widzów. Te puszki z apelem o pomoc dla ciężko chorych dzieci można znaleźć w różnych sklepach na terenie całej Polski. Kilka z nich odwiedziliśmy z ukrytą kamerą. Dzień dobry. Co temu Bobaskowi? Rak kości. O Boż. A to jakieś dziecko tutaj z okolic? Nie. Taka fundacja jest, tak. Aha. Stawia po prostu puszkę. Kilkadziesiąt metrów dalej, w kolejnym sklepie, znajdujemy kolejną puszkę. A to przyznało się tam z jakiejś fundacji właśnie. Stawiają tu na swoim puszku, to w każdym sklepie tak później. Zbierają. Ale to jest jakaś tam, ale to jest dziewczynka, to jest Półtuska, czy? Nie, ja nawet nie wiem, bo po nisku. Przyjechał pewien pan, wyższy ode mnie, pokazał legitymację, powiedział, że zbiórka na dziecko, no wiadomo, jak na dziecko zbiórka, to każdy chce pomóc. Także zgodziliśmy się, postawiliśmy u siebie puszkę w sklepie. Puszki wyglądały profesjonalnie i nie wzbudzały podejrzeń klientów, którzy chętnie wrzucali do nich pieniądze. Co więcej, w jednym ze sklepów ekspedientka pokazała nam dokumenty, którymi posługuje się organizacja. Oto, z którego wyszli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Coś takiego. To broszura, z której wynika, że na tę zbiórkę publiczną zezwolenie wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kod QR na puszkach przenosi nas na stronę internetową Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej. Mimo, że niektórzy nasi rozmówcy potocznie nazywają go fundacją, to oficjalnie jest to stowarzyszenie i organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Krakowie. Gdy dotarliśmy pod adres wskazany na stronie, nie znaleźliśmy tam żadnych śladów prowadzenia jakiejkolwiek działalności charytatywnej. Fundacji Marii Konopnickiej, uważam, że tym adresem tutaj jest. Okazało się, że pod oficjalnym adresem organizacji działa wirtualne biuro, czyli adres do wynajęcia. Na stronie internetowej Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej znajdujemy historię kolejnych chorych podopiecznych. Szybko ustalamy, że część zaprezentowanych zdjęć dzieci zakupiono w internecie, a pozostałe wykonano wiele lat temu. I tak, wśród podopiecznych organizacji znajdujemy zdjęcie dziewczynki, która rzekomo ma guza mózgu, podpisane imieniem Hania. W opisie nie ma ani wieku dziewczynki, ani nazwiska. Jak ustaliliśmy, to zdjęcie można kupić w internetowym banku zdjęć za 24 euro. Kolejną podopieczną jest Natalka, która również ma chorować na guza mózgu. Jej zdjęcia można kupić za 32 euro. Co więcej, fotografie obu dziewczynek umieszczono także na puszkach. Jeżeli te dzieci nie istnieją, a wpływają na nie jakieś pieniądze, to gdzie one są? Co się z nimi dzieje dalej? Na tę organizację już 3 lata temu zwróciła uwagę Ewa Pląsek, wolontariuszka z kilkunastoletnim doświadczeniem w działalności charytatywnej.
to jest Eldorado dla oszustów. Już wtedy podejrzewała, że fotografie umieszczane na puszkach i stronach internetowych nie są zdjęciami rzeczywiście chorych dzieci. Choć historie chorób, które stowarzyszenie prezentuje pod fotografiami kupionymi w internecie, do złudzenia przypominają te prawdziwe. Diagnoza przewróciła nasze życie do góry nogami. Dla nas to był taki szok, no szok nie do opisania. Nie wiedzieliśmy w zasadzie, jak się nazywamy. W momencie, kiedy uzyskaliśmy informację od lekarza, że Zosia ma nowotwór złośliwy. Zosia cierpi na siatkówczaka. To niezwykle rzadki nowotwór oka. Podjęliśmy decyzję, że zrobimy wszystko, żeby ją wyleczyć. No i rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy. Rodzice Zosi nawiązali współpracę z jedną ze znanych i sprawdzonych fundacji. Dzięki dużej popularności zbiórki w pomoc Zosi zaangażowało się kilkanaście tysięcy osób. Ale historia podobna do historii Zosi pojawiła się także w opisie tej zbiórki, prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej. Z tego krótkiego opisu trudno wywnioskować, kim jest ta Zosia, która także ma chorować na siatkówczaka. Postanowiliśmy to sprawdzić. Rozpoczęliśmy od sprawdzenia metadanych zdjęcia. I tak okazało się, że te fotografie wykonano 10 lat temu. Mimo tego organizacja to nieaktualne zdjęcie zamieściła na stronie w 2020 roku, 7 lat po jego wykonaniu. Co ciekawe, organizacja prowadziła zbiórkę na Zosię z nowotworem oka także w sklepach, jednak na puszkach umieszczono zupełnie inne zdjęcie, które kupiono w internecie. Mama Zosi, którą odwiedziliśmy, jest przekonana, że nie jest to przypadkowa zbieżność imion. Ja w dalszym ciągu jestem w szoku, że ktoś może być tak podły i wykorzystywać chorobę dziecka do takich celów. Sprawdzając każdy ślad, skontaktowaliśmy się z innymi rodzicami, których córki w ciągu ostatnich 10 lat zachorowały na siatkówczaka i miały na imię Zosia. Faktycznie jest Zosia, ale to nie jest nasza Zosia. Moja Zosia już ma 7 lat, jesteśmy dawno po leczeniu. Co roku w Polsce na ten rodzaj nowotworu zapada około 20 dzieci. Chcieliśmy sprawdzić w Krajowym Rejestrze Nowotworów, ile jeszcze jest w Polsce Zosi, które chorowały na siatkówczaka. Instytucja odmówiła nam pomocy, tłumacząc się przepisami o ochronie danych osobowych. Takie informacje bez problemu może uzyskać prokuratura, ale do tego jeszcze wrócimy. Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej informuje na swojej stronie internetowej, że Zosia jest pod stałą opieką organizacji, ale ani ta Zosia, ani te, do których dotarliśmy, nigdy nie otrzymywały żadnej pomocy ze strony organizacji. Mimo że organizacja działa od 15 lat, zarówno w prasie, jak i w internecie, trudno znaleźć informacje o jej działalności czy sukcesach. Po sprawdzeniu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym okazuje się, że jego prezesem jest Ewa Sułkowska, która prowadzi jeszcze kilka innych organizacji charytatywnych, takich jak Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym i Niepełnosprawnym imienia Henryka Jordana, czy Stowarzyszenie Unia dla Młodzieży. Ich internetowe strony mają niemal identyczną szatę graficzną i układ treści. Weszłam na stronę fundacji. Dane są naprawdę bardzo okrojone. Nie ma przede wszystkim nazwiska dziecka, nie ma podanego wieku, nie ma podanej przybliżonej miejscowości, prawda? I nie ma też celu szczegółowego, który jest przypisany do danego podopiecznego. I tu już powinna się zapalić czerwona lampka. Sprawdzamy zdjęcie Oli, które przekazywano sklepikarzom wraz z puszkami. Wyszukiwarka grafiki pokazała nam 27 wyników, między innymi ze strony z Iranu, Rosji czy Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że to kolejna fotografia zakupiona w internecie. Organizacja o tej rzekomej podopiecznej z broszury nie informuje już na swojej stronie. Jest za to historia Hani, zilustrowana tym, także kupionym w internecie zdjęciem. Widzimy dziewczynkę, śliczną, niebieskooką blondynkę, która za chwilę umrze.
I to jest nasza myśl i to jest to, co nami kieruje, jako ludźmi, którzy mają empatię, że chcemy pomóc tej dziewczynce, nie chcemy, żeby ona umarła. Tu nie ma żadnych informacji. Tu jest wykorzystanie słów, które u każdego normalnego człowieka budzą strach. Krzyż jest bardzo sympatycznym chłopcem, gdy dorośnie chciałby zostać strażakiem. Niestety cierpi na przepuklinę oponowo-rdzeniową, epilepsję oraz wymaga rehabilitacji po nowotworze złośliwym. Kosztowne leczenie znacznie przekracza możliwości finansowe jego rodziców. Możesz pomóc wpłacając dowolną kwotę tytułem dla Krzysia lub przekazując mu 1% podatku. To Krzysztof, którego historię poznajemy na stronie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym i Niepełnosprawnym imienia Henryka Jordana, kolejnej organizacji Ewy Sułkowskiej. Ile masz dzisiaj lat? 19. Krzysztof właśnie dowiaduje się od nas, że jego wizerunek widnieje na witrynie stowarzyszenia, gdzie przedstawiany jest jako mały chłopiec marzący o zostaniu strażakiem. Poprosił nas, aby nie pokazywać jego twarzy jako 7-latka. Czuję się oszukany. Dziś jest już dorosły i współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną. Jestem zły z tego powodu. To, co robią, to jest zwykłe świństwo po prostu. Dotarliśmy do Krzysztofa i jego rodziny, mimo że stowarzyszenie ukryło jego nazwisko oraz prawdziwy wiek. Sprawdziliśmy także, że to zdjęcie Krzysztofa na stronie wykonano 12 lat temu, a opublikowano w 2021 roku. Na początku chciałbym pana zapytać, czy kojarzy pan to zdjęcie? No tak, oczywiście, że kojarzę. To jest mój syn Krzysztof, który razem byliśmy wspólnie na turnusie rehabilitacyjnym nad morzem. No a raptem bodajże chyba jakieś 12-13 lat wstecz. Miał około chyba 7 lat wtedy. Od ojca Krzysztofa dowiadujemy się, że jego syn był podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym i Niepełnosprawnym imienia Henryka Jordana. Tyle, że 10 lat temu. Krzysiek dwukrotnie wyjechał na turnus rehabilitacyjny. Pomagali nam w ten sposób, że co miesiąc tam była przeznaczona pewna kwota na zakup lekarstw, pomocniczych jakichś tam środków codziennego użytku. Przez okres około 3 lat współpraca bardzo dobrze po prostu układała się. Pomoc ze strony organizacji zakończyła się nagle. Stowarzyszenie reprezentował wtedy jego ówczesny prezes, Bartosz Saniewski. O tym, jak kluczowy jest jego udział w tej historii, opowiemy wkrótce. 10 lat temu z panem Bartoszem był ostatni kilkolwiek kontakt. Później po tym okresie próbowałem się w jakiś tam sposób z nim skontaktować, dzwonić, pisać SMS-y, maile, ale to nie przynosiło żadnego skutku. Mimo braku kontaktu i zgody rodziców, po 10 latach na stronie stowarzyszenia dalej widnieje apel o pomoc dla Krzysztofa. Czy przez tę dekadę, można powiedzieć, otrzymywali państwo pomoc finansową, jakiekolwiek środki? Nie otrzymaliśmy nic już później. Po tych 10 latach wstecz, czyli od 2013 roku, nie mieliśmy żadnego kontaktu z panem Bartoszem i ze Stowarzyszeniem Jordana. Nie wiemy, ile osób przez lata mogło wpłacać pieniądze na Krzysztofa, ale on sam przyznaje, jak bardzo te środki mogłyby mu pomóc. Więcej bym mógł zrobić, na więcej turnusów jeździć, bardziej się rehabilitować. To by wpłynęło na moją samodzielność. No czujemy się pokrzywdzeni i oszukani, bo to jest tak jakby, można powiedzieć, wykorzystywanie wizerunku naszego syna i jego po prostu choroby, który po prostu ma od urodzenia i z którą walczył i będzie walczył przez całe życie. No nie można tego inaczej nazwać, tylko po prostu draństwo w pewien sposób. I tu ważna uwaga. Jak się okazuje, Bartosz Saniewski to jeden z byłych prezesów Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym i Niepełnosprawnym imienia Henryka Jordana. Obecnie prezesem tej organizacji jest Ewa Sułkowska, która kieruje także stowarzyszeniem wystawiającym puszki w sklepach w całej Polsce. Saniewski i Sułkowska prowadzą wspólnie jeszcze kilka innych spółek. Bartosz Saniewski to były kandydat na posła z partii Korwin. Przed wyborami w 2015 roku reklamował się takimi plakatami wyborczymi. Rok wcześniej próbował swoich sił w wyborach na burmistrza Pionek z ramienia Kongresu Nowej Prawicy.
o wyborców zabiegał w dość oryginalny sposób, rozdając emerytom bony na leki o łącznej wartości 40 tysięcy złotych. Czy pana zdaniem w polityce wszystkie chwyty są dozwolone? Jak państwo dobrze wiecie, tak. Na tym plakacie sprzed 9 lat reklamującym akcję rozdawania leków widnieje adres internetowy Fundacji Jana Pawła II. Gdy po 9 latach wpisujemy ten adres do wyszukiwarki, automatycznie zostajemy przekierowani do nowej Fundacji Bartosza Saniewskiego. Jej nazwa, logo i układ strony łudząco przypomina znaną fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Chciałbym pani coś pokazać. Jestem zszokowana. Nasze ustalenia pokazujemy prezes fundacji z 25-letnim doświadczeniem i masą sukcesów na koncie. Można się pomylić. To jest podszywanie się pod naszą działalność, zwłaszcza nazwa fundacji, gdzie w wielu przypadkach nasi darczyńcy bardzo często skracają tą nazwę, mówiąc Fundacja Zdążyć z Pomocą. Poinformuję na pewno naszych podopiecznych o takiej sytuacji i mam nadzieję, że ten finał tej sprawy znajdzie się w odpowiednich organach. Na temat podejrzanych organizacji, które legitymują się zezwoleniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, chcieliśmy porozmawiać z przedstawicielami resortu. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dwa tygodnie temu zbiórki publiczne widzę faktycznie przyszły. Będę się musiał zorientować w takim razie, kto się tym zajmował. Prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości, a ja przekażę osobie, która się tym zajmowała, że pan dzwonił. Mimo że czekaliśmy od marca na spotkanie, to do czasu emisji reportażu nikt nie znalazł dla nas czasu. Warszawskie Kabaty to w tym bloku mieści się siedziba organizacji, której strona internetowa i logo są łudząco podobne do Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Pod tym samym adresem znajduje się jeszcze jedna fundacja i trzy inne spółki z o.o. Przypomnijmy, wszystkie wspólnie prowadzą Bartosz Saniewski i Ewa Sułkowska. Na temat podejrzanych zbiórek pieniędzy próbujemy porozmawiać z właścicielami fundacji pod pretekstem skorzystania z usług jednej z ich firm zajmującej się tłumaczeniami. Ja w sprawie tłumaczeń. Czy tutaj jest firma, co się zajmuje tłumaczeniami? Nie? A to jakaś pomyłka? Bo tak. A to jest 33 numer? 33, mieszkam tutaj. A, to pan tu mieszka, pan jest osobny. Przepraszam najmocniej. Do widzenia. Szybko okazuje się, że nie ma tu ani właścicieli, ani żadnych pracowników czy wolontariuszy. To po prostu kawalerka na najem krótkoterminowy. Mieszcząca się tam Fundacja Saniewskiego Zdążyć z Pomocą nie pokazuje zdjęć swoich podopiecznych, w przeciwieństwie do Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej. Co ciekawe, na stronie internetowej tej organizacji widnieje ten sam numer telefonu, który jest widoczny na stronach firm prowadzonych przez Bartosza Saniewskiego. Reporter Uwagi TVN dodzwonił się pod jeden z tych numerów, ale nie zdradził, że jest dziennikarzem. Komu państwo pomagacie? Generalnie pomagamy dzieciom. Finansujemy rehabilitację, dokładamy się do leków, do jakichś zabiegów, turnusów. No to pytanie tak naprawdę, jakie są potrzeby i co możemy zrobić, tak? Każda zbiórka, która się odbywa, jest dla kogoś, tak? Czyli tak jak tą puszkę, którą widzieliśmy, tak? Dokładnie. Czy to jest zbiórka na konkretne dziecko? Tak, robimy wtedy konkretne dziecko. Jakby opisujemy historię, robimy opracowanie marketingowe i działamy, tak? Czyli jak mówimy o tej Julce, na którą pan zbiera, to rozumiem, że właśnie to dziecko, ta Julia, otrzymuje pomoc, tak? Dokładnie. Postanowiliśmy zadzwonić ponownie, tym razem oficjalnie, pytając wprost. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, telewizja TVN24. Panie Bartoszu... Nie rozmawiam, przeproście papieża. Każda próba merytorycznej rozmowy kończyła się podobnie. Chciałbym się zapytać, dlaczego podszywa się pan pod Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą? Z frajerami nie rozmawiam. Jedziemy do Pionek. To niewielka miejscowość pod Radomiem.
To tu, pod prywatnym adresem, wspólniczka Saniewskiego prowadzi jedną ze swoich organizacji pożytku publicznego. W internecie trudno znaleźć informacje o sukcesach działalności prezes Ewy Sułkowskiej. Natomiast bez problemu można znaleźć zdjęcia z jej bardzo egzotycznych i drogich wakacji. Czekamy, aż kobieta opuści prywatną posesję i będziemy mogli zadać jej kilka kluczowych pytań. Wskakuj za kierownicę. Dzień dobry, pani prezes. Chcieliśmy zapytać, jak się czują pani podopieczni? Chcieliśmy zapytać o losy Julii, o losy Hani, o to losy jest, Adasia. Pani podopieczna? Kojarzy pani to zdjęcie? Jak to się pani nie zajmuje, jak pani jest prezesem? Wszędzie widnieją pani podpisy. I dostają pieniążki. Proszę pani, które? Ale pani się zatrzyma. Niech pani się zatrzyma. Które dzieci? Które dzieci? Jak dzieci mają dostawać pieniądze, jak te dzieci bierze pani z Shutterstocka, kupuje pani zdjęcia w internecie i urządza pani zbiórki? Nie napastuje, ja pytam. Ma pani zgodę ministerstwa na zbiórki publiczne, więc mamy prawo jako dziennikarze zapytać pani. Kiedy ostatnim razem pani przelała pieniądze tym dzieciom? Tylko może jakimś prawdziwym, bo nie mówię o tych z internetu. To jest, skoro tak dużo zrobiono, to dlaczego każda puszka, która stoi co najmniej od 3 lat, posiada fałszywe dziecko? Na dzieci? Pani jest prezesem tej fundacji, pani się pod tym podpisuje, pod tym... Honorowym prezesem, to rozumiem, że to ma coś wspólnego z honorem, tak? Niech pani spojrzy, co pani robi. Nie jest pani wstyd po prostu? Panu powinno być wstyd. Niech pan coś zrobi dobrego i wtedy może. Kilka dni później, tym razem mailowo, ponownie zadaliśmy konkretne pytania władzom podejrzanej organizacji. To anonimowa odpowiedź, którą otrzymaliśmy. Wysłane przez pana pytania są tendencyjne i nie mają nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem. Dzieci istnieją, imiona i schorzenia się zgadzają, jedynie fotografie są zastępcze. Jak nie domyślacie się dlaczego, to wybierzcie się z kamerą na oddział onkologii dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka. Pytanie, kto mija się z prawdą, bo prezes stowarzyszenia w rozmowie z nami mówiła zupełnie co innego. Dostają pieniążki. Które dzieci? Które dzieci? Sułkowska mówiła o tych dzieciach, których zdjęcia kupiono w internecie. Jak czytam, ważne, Natalka walczy o życie z rakiem, to jestem przekonana, że to jest ta dziewczynka, że to jest ta Natalka i że ta moja pomoc jest potrzebna tej właśnie dziewczynce, którą widzę. Informacji o zdjęciach zastępczych nie ma też ani na puszkach, ani na stronach internetowych, ani w broszurach przekazywanych sklepikarzom w celu uwiarygodnienia zbiórki. Zawsze jak zostawała jakaś reszta mi z rachunku, to sam chętnie też wkładałem do tych puszek, żeby trzymać kciuki po prostu za maleństwo. Mam przekonanie, że nie jest to jedyna organizacja i nie jedyne środki, które znikają między wpłatą a osobą potrzebującą. Tak. Nasze ustalenia pokazujemy doktorowi Pawłowi Kubickiemu, ekonomiście i ekspertowi z zakresu działalności organizacji pozarządowych. Jak podkreśla, w Polsce działa ponad 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego, których praktycznie nikt nie kontroluje. Mamy tak dużo organizacji, a takie małe zasoby kontrolne, że można latami być organizacją, która jeżeli złoży w terminie dokumentację, no to nikt nie zweryfikuje przepływów finansowych i tego, co tam się na tym koncie dzieje. Każda organizacja pożytku publicznego musi składać roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Organizacje, które pokazujemy w reportażu, mają status OPP, czyli oprócz prawa do zbiórek, mogą pozyskiwać darowizny z 1,5% podatku. Także tu zauważyliśmy nieprawidłowości.
To sprawozdania Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej. Stowarzyszenia, które wystawia w sklepach puszki z nieprawdziwymi zdjęciami dzieci. Ta organizacja przez ostatnie 2 lata nie wykazywała żadnych wpływów z tych zbiórek, które, przypomnijmy, prowadziła na terenie całej Polski. Co więcej, z zestawienia Ministerstwa Finansów wynika, że ta organizacja przez ostatnie 2 lata zebrała ponad 5 tysięcy złotych z 1% podatku. Jednak ani w sprawozdaniu z 2020, ani 2021 roku organizacja nie wykazała tych pieniędzy. Dwie niemal identyczne luki zauważyliśmy w sprawozdaniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym i Niepełnosprawnym imienia Henryka Jordana. Także ta organizacja nie wykazała, że zarówno w 2020, jak i w 2021 roku otrzymywała darowiznę z 1% podatku. A z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w ten sposób dostała niemal 80 tysięcy złotych. Co więcej, obie organizacje przez 2 lata cały swój przychód wpisywały w rubrykę pozostałe. Jeżeli nie ma pieniędzy w sprawozdaniu, gdzie być powinny, i nie ma pieniędzy w cudzysłowie w naturze, czyli nie trafiają one do rodziców i do dzieci, którzy teoretycznie powinni te pieniądze otrzymać, odpowiedź jest tylko jedna. Zniknęły gdzieś u właścicieli fundacji. No, nie da się inaczej wytłumaczyć tej luki. I właśnie z pytaniami o te luki w dokumentach jedziemy do Gdańska. To w tym okręgu przez ostatnie 2 lata po zgłoszeniu jednej z lokalnych fundacji prokuratury rejonowe w Gdańsku, Oliwie i w Kartuzach badały, czy Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zgodnie z prawem wykorzystywało zdjęcia dzieci z internetu na skarbonkach. Zero złotych ze zbiórek publicznych, nie ma procenta podatku wpisanego. Oba postępowania umorzono. To działanie jest jak najbardziej legalne. Ustawa o przeprowadzeniu zbiórkach nie reguluje w żaden sposób, jak konkretnie ma wyglądać dana puszka, co może zawierać, czego nie może zawierać. W śledztwie nie sprawdzono jednak najbardziej kluczowej kwestii. Czy prokuratura w trakcie postępowania ustaliła to, że te dzieci faktycznie istnieją? Z tego co wiem, w toku tych 2 postępowań tego nie sprawdzano. Prokuratury umorzyły postępowania w oparciu m.in. o to, że zbiórki były legalnie zgłoszone, a stowarzyszenie składało sprawozdania. A czy prokuratura sprawdzała, co jest w tych sprawozdaniach? Znaczy, przedmiot postępowania nie dotyczył aż tak głęboko. Wiem, że na pewno sprawdzano, czy fundacja jest zarejestrowana i czy składa te sprawozdania, co zostało potwierdzone. Natomiast wątpię, żeby samo sprawozdanie jako takie było badane. I tak prokuratura nie dowiedziała się, że organizacja nie wykazywała ani pieniędzy ze zbiórek, ani tych z 1% podatku, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nadzoruje zbiórki publiczne, zignorowało nasze wielokrotne prośby o spotkanie. Mechanizm wyłudzenia pieniędzy na 1%, w tej chwili 1,5%, jest wpisany w obecny system. Rząd powinien zwiększyć kontrolę i jestem naprawdę zaskoczona, że nikt do tego czasu nie przyjrzał się tej działalności, nie skontrolował tego. To jest dziewczynka, która jest na puszce. Wyniki naszych ustaleń były także dużym zaskoczeniem dla sprzedawców, którzy od lat myśleli, że pomagają zbierać pieniądze na chore dzieci. No wie pan co? No to pan mnie zmroził teraz. Słuchasz? Za to wielka ściema, wielkie oszustwo. To jest zdjęcie z internetu. O kurczę. A sami zachęcamy klientów, żeby coś tam dołożyli. Ktoś wiedzie pod prąd czy coś, proszę tu mandacik wkładać. Niestety takie podejrzane praktyki szkodzą tym fundacjom, które od lat pomagają naprawdę. Bo jeżeli większość działa uczciwie, ale znajdzie się taka fundacja, która robi to nieuczciwie, to pada zawsze takie podejrzenie. Nie chciałabym, żeby ten program, który robimy, miał taki wydźwięk, żebyśmy się wszyscy zaczęli nagle bać, pomagać, bo nie mamy czasu na to, żeby weryfikować każdy z apeli. Wpłacaj na organizację, którą znasz, gdzie widzisz w twoim otoczeniu, jak ta organizacja działa, znasz ludzi, którzy nią zarządzają. Jest to pewnego rodzaju ostrzeżenie, pomagajmy mądrze. Karol Dejas, TVN 24.